Można to uznać za nieudany drop. Tymczasem chyba będzie kolejny Torship. Co Slayersboxer będzie robił? Nie za bardzo zdaję sobie sprawę z tego. Czy będzie tutaj dropował na cliff? Chyba jednak nie. Oczywiście. Wow! Dlaczego tutaj dropnął swojego... Nie za bardzo wiem, ten tor został zniszczony bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, co Boxer chciał tutaj zrobić za bardzo. W każdym razie cofa się teraz swoimi torami, z których jeden, drugi już zostaje zniszczony. Ogromne problemy Slayersboxera w tym momencie. Jego baza jest atakowana. Jednakże będzie musiał Fruit Dealer po straceniu wszystkich zergingów się wycofać, ponieważ Roach'e wcale nie są aż tak dobre przeciwko torom, jeśli są tutaj Mariny, Marudery oraz no Heliony nie są zbyt dobre przeciwko czemukolwiek, co jest ciężkie. Jednakże chwilę, moment, ponieważ znowu ma tutaj miejsce kolejny atak z dropy Banelingami. Jakże świetna gra Fruit Dealera, który bombarduje, takie bombardowanie dywanowe swojego przeciwnika. Cóż, tutaj Boxer, chyba jego siły się rozpłyną, nie sądzę, żeby był w stanie zrobić tutaj cokolwiek. Czy podniesie jednego z torów? Podnosi dokładnie, nawet starając się uratować ten tor, ma jedynie połowę życia. No i dalej Boxer nie ekspuje, bardzo mała ilość minerałów. Tutaj spójrzcie, jak ogromna ilość SCV w tej bazie. Znowu ma tutaj miejsce drop. Gdzie są mutaliski? Budował tutaj przecież Spire, więc nie wiem tutaj, gdzie te mutaliski w ogóle się znajdują. Oczywiście zobaczywszy dużą ilość torów, to są słuszne powody, żeby tych mutalisków aż tak w ogromnych ilościach nie produkować. Jednakże chociażby kilka z nich mogłoby tutaj skutecznie zaharasować Boxera. Boxer tymczasem buduje swój kolejny command center, troszeczkę chyba może za bardzo wysunięty. Te overlordy są puste, więc nie będzie żadnych banelink dropów na razie, chociaż tutaj kolejne banelingi znajdują się już tutaj i chyba straci tutaj, czy skanceluje? Wow! Nawet nie wiem, czy anulował to, czy nie. Chyba jednak nie anulował, ponieważ nie dostał tutaj tych minerałów z powrotem. Wow! Naprawdę tutaj Boxer pomimo naprawdę świetnych pomysłów, to troszeczkę laguje tutaj za swoim przeciwnikiem. Po pierwsze, jeśli chodzi o ekonomię, po drugie takie dosyć nieinteresujące błędy w każdym razie. Cloak jest wymyślany, jeśli chodzi chyba o Banshee. Za chwilę znajdziemy tutaj ten techlab przy Starporcie, dokładnie tak. Banshee są już produkowane, no i zastanawiam się, na co się nimi tutaj zdecyduje. Ma miejsce jednak kolejny drop. Boxer znany jest ze swoich dropów, będzie starał się chyba niszczyć tą ekspansję. Czy w ogóle będzie w stanie do niej dostrzelić? Chyba jednak nie. O, szkoda. Jednak jest w stanie strzelić, jednak jest w stanie dostrzelić do tej ekspansji. Mamy tutaj także 3 roachy na klifie. I czy straci tego... Wow, ten tor jest czerwony chyba po jednej salwie, jedynie od roachy. Więc roachy bardzo, bardzo, bardzo mocne. W każdym razie coraz bardziej tutaj laguje Slayersboxer. Jego main w zasadzie nie posiada już żadnych minerałów. Natural to jest jedyna ekspansja, którą posiada. I spójrzcie, jak bardzo mała ilość minerałów znajduje się tutaj. Duża ilość torów, jedynie Marudery oraz Mariny, no i Heliony. W momencie, w którym byłby na równi ze swoim przeciwnikiem, jeśli chodzi o ekonomię, to byłoby to dosyć fajne. Jednakże traci tutaj 2 Heliony bardzo niepotrzebnie, według mnie. No niezbyt właśnie dobra kontrola Boxera nad swoimi jednostkami. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Za bardzo. W każdym razie kolejne jednostki są niszczone. Bardzo, bardzo zła kontrola tutaj Boxera. Wiem, że Boxer miał ogromny jetlag, kiedy przyjechał na BlizzCon. Miał jedynie tutaj chyba 2-3 godziny na odespanie, ponad 18-godzinnej podróży, więc może to być powodem, dla którego jego kontrola jednostek nie jest taka, jaka powinna być. Jednakże Fruit Dealer ekspuje znowu i to jest już jego piąta ekspansja, piąta baza i chyba szósta wylęgarnia, więc przy 6 wylęgarniach kontra tutaj teraz, no nie sądzę, żeby był tutaj, co byłoby cokolwiek do powiedzenia. Jednakże Boxer posiada tutaj 3 Banshee razem z Cloakiem, nawet nie musiałby tego Cloaka tutaj używać, ponieważ nie ma ani jednej jednostki tutaj, która byłaby w stanie strzelać. Przepraszam bardzo, są tutaj, jest tutaj kilka mutalisków. Bardzo mała ich ilość, która od razu pada od salwy torów. Jednakże tory przeciwko roachom także nie są zbyt dobre. Jeśli spojrzycie tutaj, jeśli muszą walczyć same, ponieważ Mariny oraz Marudery uciekają przed Banelingami, tak jak mówiłem, kolejne tory padają i chyba już nie będzie miał nic do powiedzenia Slayersboxer. Fruit Dealer, znowu bombardowanie dywanowe. Kolejnych jednostek. Nie ma tutaj nic, co byłoby w stanie strzelać w Banshee. Jednakże ogromne możliwości produkcyjne Fruit Dealer spowodują, że za chwilę zapewne zbuduje jakąś mniejszą lub większą ilość mutalisków. Kolejne roachy padają. Jest tutaj Infestor. Nie ma jednakże na Fungal Growth.
ani odrobiny tutaj energii. Świetnie tutaj te inwestory działałyby przeciwko torom, ze względu na to, że mogłyby je przemówić. Jednakże mamy tutaj znowu atak mutalisków. Magic Box chociażby tutaj troszeczkę jest zutylizowany, więc zobaczymy, chyba to już będzie GG. Slayers Boxer traci swojego ostatniego tora. Jeszcze tutaj takie dropy na banelingami na tego tora i kolejne Banshee padają. Slayers Boxer to nie jest dobry czas, żeby expoać, zwłaszcza że to chyba za chwilę będzie GG. Frudiner posiada kolosalną przewagę, 149 kontra 83 i żadna ekspansja chyba nie będzie w stanie Slayers Boxera w tym momencie uratować, który ląduje i przysyła tutaj naprawdę duże ilości. To jest chyba 8,24, chyba z 50 tych SCV znajduje się tutaj. Zaraz poczują, jak to jest dostać Banelingiem w czoło. Jednak nie wszystkie Banelingi rozbijają się o Orbital Command. Jeśli straci ten Orbital Command, to będzie już totalne GG. 60 kontra 150 w Slayers Boxer podaje partię w tym momencie. GG Fruit Dealer kradnie tutaj pierwszą wygraną od Imperatora. No i jest zapewne cała świta tego zamku i naszego Imperatora. Slayers Boxera nie będzie z tego powodu zadowolona. Za chwilę wynajmie tutaj asasynów, żeby tego Fruit Dealera tutaj, jak to się mówi, zaciukać w plecy szybkim sztylecikiem. W każdym razie za chwilę przejdziemy do gry numer 2, która mam nadzieję, że będzie tak samo emocjonująca jak gra numer 1.